Jest takie szczególne miejsce w Ustce, dawniej zwane potocznie Kapitańskim Zaułkiem. Dziś to skwer Jana Pawła II, stał przez pół tysiąca lat pierwszy ustecki kościół i właśnie wokół niego i okalającego go cmentarza mieli budować domy usteccy kapitanowie. Kim byli, co robili i jak żyli? Byli zasadniczo dowódcami słupskich statków handlowych. Pamiętajmy, miasto Słupsk od średniowiecza aż do 1831 roku było właścicielem usteckiego portu i miało tu swoich namiestników. Taki kapitan Martin Haase, ojciec kapitana Petera Haase, był tu słupskim wójtem. Był też właścicielem dwóch żaglowców, domu naprzeciwko wejścia do dawnego kościoła i przez wiele lat pełnił też funkcję przewodniczącego Rady Kościelnej. Można powiedzieć, że był lokalnym liderem. Zajmował się m.in. zbieraniem podatków na rzecz Słupska. Usteckim kapitanom żyło się dobrze, zwłaszcza dopóki udawało im się szczęśliwie przewozić towary należące do kupców. Tacy lokalni fachowcy, wyspecjalizowani, można powiedzieć, menedżerowie. Dziś można by ich tak określić. Cieszyli się w swoim środowisku szacunkiem i uznaniem, no i potrafili organizować życie nie tylko na statku, ale i na lądzie. Świetnie ilustruje to przykład kapitana Petera Haase, syna Martina, usteckiego armatora i wójta. Wiemy, że we wrześniu 1824 roku współorganizował on akcję ratowniczą na rzecz uratowania rozbitków z angielskiego żaglowca Nautilius, który rozbił się koło Poddąbia. Kapitan Peter Haase z Ustki został wymieniony w styczniowym dzienniku urzędowym Królewskiej Rejencji w Koszalinie z 1826 roku jako jeden z nagrodzonych za ten sukces. Katastrofa zainspirowała Hermana Waldowa, słupskiego aptekarza, który pisał romantyczne poematy. W długim wierszu pod tytułem Das gestrandete Schiff, czyli rozbity statek, główną zasługę uratowania pięciu rozbitków przypisał właśnie usteckiemu kapitanowi Haase. Przedstawił go jako człowieka, który z narażeniem własnego życia ratował życie innych, odważnego, szlachetnego, energicznego, doświadczonego wilka morskiego. Czy inni usteccy kapitanowie też byli takimi bohaterami? Zapewne, tylko mieli mniej szczęścia, bo nikt ich nie opisał. Po jednym, Hansie Lemie, zachowała się wzmianka na obrazie wotywnym do dziś przechowywanym w usteckim kościele. Był on kapitanem żaglowca Święty Jan, który zatonął z całą załogą, między innymi z 20-letnim synem Fryderyka Kalfa, armatora i zarazem fundatora obrazu. Morze dawniej było bardzo niebezpiecznym miejscem pracy i w ciągu paru godzin mogło całkowicie odmienić komuś życie. W latach 30. XIX wieku pewien kapitan stracił żaglowiec pod rowami i oszalał. Ładunek nie był ubezpieczony. Kapitan najpierw ganiał z nożem sternika, którego obwiniał o wypadek, a potem próbował targnąć się na własne życie. Zaopiekował się nim pastor z rowów, u którego kapitan mieszkał potem przez kilka tygodni. Jak w tamtych czasach zostawało się kapitanem? W Ustce najczęściej poprzez urodzenie w kapitańskiej rodzinie. Syn uczył się rzemiosła od ojca i tak przez całe pokolenia. Na przełomie XVIII i XIX wieku dodatkowo trzeba było zdać specjalny egzamin, bardziej teoretyczny niż praktyczny, bo na praktyce każdy jako tako już się znał. Usteccy kapitanowie zwykle zdawali te egzaminy w Gdańsku albo w Królewcu. Później rodzinne tradycje zanikły. Gdy morza zostały zdominowane przez wielkie statki parowe, kapitanowie musieli kończyć specjalne szkoły morskie. No i częściej zmieniali zarówno statki, jak i macierzyste porty. Warto jednak dodać, że starzy kapitanowie cieszyli się w dawnej Ustce wielkim autorytetem. Ostatnim nieetatowym wójtem Ustki na przełomie XIX i XX wieku był kapitan Lewin, malownicza postać. Podobno zawsze chodził z papugą na ramieniu i częściej niż w urzędzie można go było spotkać w jednej z usteckich tawern.